Jedni liczą straty, drudzy dopiero czekają na przejście fali powodziowej, a jeszcze inni pomagają tym, którzy ucierpieli w zderzeniu z żywiołem. Wielka woda na południowym zachodzie Polski to temat numer jeden Teleekspresu. Dzień dobry, ja się nazywam Aleksandra Kostrzewska i poprowadzę dzisiejsze wydanie programu wspólnie z Bartłomiejem. Więcej eksplozji w Libanie. Dziś wybuchały radiotelefony, są zabici i ranni. Wczoraj eksplodowało kilka tysięcy pagerów używanych przez Hezbollah. Nie żyje 12 osób, w tym dwoje dzieci. Prawie 3 tysiące zostało rannych. Organizacja obwinia Izrael. Jest list gończy za poszukiwanym sprawcą wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Samochód, którym kierował Łukasz Tomasz Żak, staranował auto z rodziną. Zginął mężczyzna, a jego żona i dzieci trafili do szpitala. Kompleksowa modernizacja trwała 3 lata. Dzięki niej kliniczny szpital okulistyczny w Warszawie może przeprowadzać tysiące skomplikowanych zabiegów rocznie. Jeśli ktoś nie zdążył obejrzeć w Muzeum Warszawy ekspozycji poświęconej Julii Kejlowej, to może żałować, bo była bardzo dobra. Mamy jednak coś na pocieszenie. Tuż przed zamknięciem wystawy Mateusz Trojan spotkał się na niej z Małgorzatą Czyńską, autorką książki Julia Kejlowa Metaloplastyczka na nowe czasy, którą teraz zobaczą Państwo w teleekspresowym przedziale literackim. W środowym telehicie Mateusz Jędraś przedstawia młode talenty. Poznajmy nastoletnią artystkę z Elbląga, Oliwkę Majewską. Po wakacjach wróciła mocno odmieniona i już od progu zrobiła nieziemskie wrażenie. Za nami pierwsze mecze rozgrywanej w nowym formacie piłkarskiej Ligi Mistrzów. W 6 meczach kibice zobaczyli 28 goli, z czego 11 w samym Monachium.